Pod koniec marca 2018 roku odbyła się 15. edycja Rybnickiego Festiwalu Fotografii. Pierwszym wydarzeniem tegorocznego bogatego programu był wernisaż w punkcie informacji turystycznej Halo Rybnik. Autorzy wystawy Nieboczowy – Znikająca wieś, Bart Rochalski i Tomasz Karnowka, zaprosili zwiedzających do poznania historii przesiedlenia mieszkańców jednej ze śląskich wsi. W zasadzie zaczęło się od tego, że zorganizowałem plener fotograficzny. No i tam pojechaliśmy i najpierw zaczęliśmy fotografować te wszystkie domy zniszczone, rozkradzione przez złomiarzy. Po powrocie do domu taka lampka mi się w głowie zaświeciła, takie było pęk i... Że może to już ostatni moment. I tak sobie myślę, przecież tam są jeszcze ludzie. Powiem tak, myśmy weszli do Nieboczu wtedy, gdy ta wieś już nie istniała praktycznie. Wieś została przemieszczona o parę kilometrów. I to, co nas zaskoczyło, że tam jeszcze mieszkają ludzie, którzy z tych czy innych powodów nadal się nie wyprowadzili. Mamy przykład tego pana, który jeszcze tam sadził kartofle. Jeszcze chciał te kartofle potem wykopać. Nie? Ogromne przywiązanie do ziemi widać. Dokładnie. Uroczyste otwarcie festiwalu w siedzibie organizatora Fundacji PGE Energia Ciepła zgromadziło setki miłośników fotografii z całego kraju, a także z Czech. Imprezę tradycyjnie poprowadziła Nina Giba, a gości przywitał prezydent Rybnika Piotr Kuczera oraz prezes Fundacji PGE Energia Ciepła Jan Makowski, który zaprosił publiczność na jubileuszowy tort. Zaś oficjalnego otwarcia 15. edycji festiwalu dokonał jego dyrektor artystyczny Marcin Giba. 15. Rybnicki Festiwal Fotografii uważam za otwarty. W trakcie festiwalu odbyło się 16 wystaw indywidualnych i zbiorowych, pokazujących cały przekrój gatunków fotografii. Nie zabrakło też prac wykonanych w technikach szlachetnych. Podczas otwarcia zaprezentowali się autorzy zdjęć eksponowanych w programie głównym. Zarówno ci zaproszeni przez Ninę i Marcina, jak również autorzy wyłonieni przez jury ze zgłoszeń, których w tym roku padła rekordowa liczba 55. Tradycyjnie więc obok wybitnych polskich artystów mogli stanąć młodzi adepci sztuki fotografii, a także amatorzy w przestrzeni galerii otwartej. Najważniejszym punktem piątkowego wieczoru było spotkanie autorskie z Tomaszem Tomaszewskim, jednym z najbardziej utytułowanych współczesnych mistrzów fotografii, który w swojej półtora godzinnej prelekcji sporo uwagi poświęcił filozofii fotografii, a także podzielił się swoimi najnowszymi cyklami zdjęć. Po programie w tłumnie wypełnionym foyer artyści chętnie podpisywali swoje książki i albumy. Sobota rozpoczęła się interesującymi warsztatami, podczas których Michał Mrozek odkrywał przed przeszło 200 osobami tajniki Lightrooma, programu pozwalającego na łatwe importowanie zdjęć, edycję, selekcjonowanie i szybkie tworzenie przejrzystych katalogów. Następnie odbyły się emocjonujące spotkania autorskie z udziałem Marka Lapisa, Weroniki Gęsickiej, Marka Arcimowicza i Roberta Bolańskiego. Podczas prezentacji artyści zabierali zgromadzoną publiczność w podróż po arkanach powstawania swoich zdjęć, a swoje opowieści ilustrowali nie tylko fotografiami, ale także historiami spoza kadru. W przerwach między kolejnymi prelekcjami można było zakupić książki przywiezione przez wydawnictwa Blow Up Press oraz Prix House. Fotografia jest rzeczą ważną i że skupia wokół siebie ludzi, to jest bardzo cenna rzecz. Natomiast najważniejszy jest bezpośredni kontakt, gdy osoby mogą się na takich festiwalach spotkać i jednocześnie na różnych płaszczyznach, różne fotografie, gatunki fotografii oglądać, wymieniać kontakty. I najważniejsze tutaj jest spotkanie świata zawodowców z amatorami. Jedni i drudzy od siebie czerpią, synergia totalna. Jest bardzo fajnie, że takie festiwale się odbywają. Jest to możliwość, że w jednym miejscu, w jednym czasie wielu twórców może się spotkać z dużą publicznością, więc są to bardzo pozytywne eventy. Tym bardziej cenne są takie spotkania jak Rybnicki Festiwal Fotografii, bo one dają nam możliwość przejrzenia tego ogromnego spektrum, takiego zatrzymania się przed bardzo różnymi formami ekspresji, widzenia, bardzo różnymi punktami widzenia autorów. Często ten sam temat ma zupełnie inne interpretacje, w inny sposób poustawiane akcenty i to jest piękne, bo im fotografia jest bardziej osobista, tym jest mocniejsza. W
Trzeci dzień festiwalu zainaugurowało spotkanie w punkcie informacji miejskiej Halo Rybnik, połączone z promocją książki Echo Maksymiliana i Magdaleny Rigamonti, czyli duetu dziennikarsko-fotograficznego. Ta wyjątkowa publikacja miała swoją premierę właśnie w Rybniku. Wołyń to taki pas ziemi niczyjej. To też miejsce naznaczone wielką tragedią. Historycy tematem się zajmowali, zajmują się naukowcy. Wspominają ludzie, którzy rzeź wołyńską przeżyli. Do tej pory jednak żaden fotograf nie zajął się tą sprawą. Pierwszy jest Maksymilian Rigamonti, mój małżonek. Ja jestem dziennikarką, razem pracujemy od wielu, wielu lat. Jeździliśmy na Wołyń razem i szukaliśmy tych miejsc, których nie ma. Ja próbowałam rozmawiać z ludźmi, mam tę historię w głowie. Starałam się, żeby w książce znalazł się tylko odłam tych rozmów, tych wspomnień. Po tym poruszającym spotkaniu miłośnicy fotografii zebrali się ponownie w siedzibie głównego organizatora Fundacji PGE Energia Ciepła, aby wysłuchać prezentacji znakomitego Macieja Moskwy, Tomasza Wyseckiego oraz Krystiana Bielatowicza. 15. jubileuszowy festiwal fotografii przyniósł wiele wrażeń artystycznych, inspiracji, emocji i wzruszeń. Był nie tylko znakomitą okazją do zobaczenia interesujących wystaw, ale przede wszystkim do osobistego spotkania mistrzów fotografii. Na pewno chcielibyśmy, żeby ten festiwal rozwijał się dalej i aby w jak największym blasku, nie tylko fleszy, funkcjonował w Polsce, na Górnym Śląsku. Myślę, że jesteśmy z tego po prostu też dumni. Organizatorzy pragną serdecznie podziękować artystom, publiczności, patronom i partnerom wydarzenia, którzy tak licznie włączyli się do jego promocji. 15. Święto Fotografii przeszło już do historii, ale jest to historia zapisana złotymi literami, dzięki czemu z jeszcze większą radością wypatrujemy kolejnej edycji Rybnickiego Festiwalu Fotografii.